Szanowni Państwo, drogie rodziny, mili goście, koleżanki i koledzy. Będziemy uczestniczyli we mszy świętej i w uroczystości szczególnej. 50 lat, pół wieku minęło w ostatnich dni, jak przyszło większości nas tu obecnych zdawać w tym mieście i w tym miejscu najtrudniejszy egzamin patriotyzmu, ofiarności i poświęcenia na tym ojczyźnie. Nikt z nas, uczestników tamtej chwili, nie wyobrażał sobie, że może dożyć takiej rocznicy. Dobry Bóg dał nam jednak, że dożyliśmy i staramy się przypominać i dawać świadectwo o ofiarności tych, co zginęli i tych, co przeżyli i starali się w dalszej walce, a potem w pracy dzielą formułować. My, żołnierze Batalionu 5, uczestnicząc w mszach, w tym kościele, mamy zadowolenie szczególne, bo tu właśnie nasi koledzy, nasi pracownicy. Szczególnie walczymy w tym miejscu, po każdej skalę ojczystej ziemi. Jesteśmy wdzięczni gospodarzom tego kościoła, ojcom rodnym, turystom, że nasze przedsięwzięcia mogą się odbywać tutaj od lat kilkunastu. Tutaj też 1 października 1989 roku został poświęcony sztandar Batalionu 5. Zgodnie z tradycją polskiego oręża, który chlubnym znakiem podziału bojowych były zniszczone porwanie po Polsce, Kolumbie i sztandarze. Dzisiaj 50. rocznicę powstania warszawskiego. Pragniemy wzbogacić nasz sztandar gwoździami pamiątkowymi, na których uwieńczone są imiona osób szczególnie zasłużonych dla sprawy Armii Krajowej i dla naszego batalionu.